Spędziliśmy 7 dni w Turcji w gronie ponad 50 osób na zabawie i nauce tradingu. Live Trading Camp Holiday to wyjazd, który planowaliśmy od dawna. Dlatego zostaw subskrypcję i łapkę w górę, żeby dotarły do Ciebie kolejne vlogi z tego wyjazdu. Nie chcę mówić to wprost, ale to jest coś, co zmienia całkowicie sytuację tradera. Biorąc pod uwagę tempo jednego drinka na pół godziny, około północy te nagrania wyglądałyby zupełnie inaczej. Czemu robisz szkolenia, skoro zależy na rynku? Ja mówię kurwa tylko na chwilę, nie? No. Z kolegą do pokoju. Teraz zorientowałem się, jak to słabo brzmi, kurwa. Ale jak to wyglądało od początku? Poranna zbiórka w naszym biurze i już od początku pierwsza gruba misja przede mną. Trzeba odebrać Irka, a to nie jest takie proste. Dzwoniłem, żeby albo obsta głosowa się wcześniej ogarnął, to by po niego podjechał. Godzina prób kontaktowania się z nim, żeby zabrać go na lotnisko i w końcu. Ty, gdzie jesteś? No, a ty gdzie jesteś? No kurwa, jeżdżę od 20 minut po mieście i szukam kurwa tego Mickiewicza, bo już kurwa 30, nie wiem. No 30. To jest jakieś apartamenty, czy co to jest? Wiesz co, tak, to są bloki, natomiast no tutaj, no bloki są, nie? No co, tu jest miejsce koło tego nawet, naprzeciwko. To jest Mickiewicza, bo mi napisałeś Mickiewicza, ale chyba takiej ulicy nie ma. Mickiewicza, tak, Mickiewicza 30, no dokładnie. No, znaczy, studio, apartament, tak? Dobra, no podjedziecie do normalnie, widać na nawigacji, bo... No to wyjdź. No. Dobra, tam ja się ogarniam. Wychodź, kurwa! Zgarniamy go i migiem lecimy na lotnisko Pyrzowice w Katowicach. Chwilę przed dojazdem w bagażniku zaczyna nam coś pikać. Wysadzam ekipę przed terminalem, a sam jadę zaparkować furę. Wyobraź sobie, że wyciągamy walizki z auta, wchodzimy na lotnisko, a cały czas z jednej z nich rozlega się pikanie, a zaraz obok pojawia się policja. Na szczęście obyło się bez wyjaśnień. Solidnie spóźnieni, ale przechodzimy już do odprawy. Na tym etapie poznajcie pierwszego bohatera podróży, Eryka. Trader, kolekcjoner chwil, na pytanie co w życiu jest najważniejsze zawsze odpowiada. Alkohol, kobiety, imprezy. Jeżeli jesteście na kanale od dawna, to Pawła już na pewno znacie. Trader, pomysłodawca wyjazdu, to od niego w większości czerpali wiedzę uczestnicy. Wbija w hejterów. A to Piotr. Brat Pawła wziął na klatę organizację całego wyjazdu, jako jedyny miał dostęp do dwóch hoteli. Do jednego z nich chcieliśmy nawet wbić większą ekipą, ale o tym w późniejszej części wideo. Filip. Na wyjazd ruszył z przyklejonym do ręki aparatem, z którym się nie rozstawał, relacjonował wszystko i wszystkich. Na koniec przyszło mu jeszcze robić do lektora. A oto wspomniany wcześniej Irek. Urodzony sprzedawca, wszystko robi na ostatnią chwilę, ale za to ma milion pomysłów na minutę. Ostatni też opuszcza każdą imprezę. Najgorszy, nikt nie chce 13. Cały wyjazd ogarnęliśmy na top, no może poza punktualnym przejazdem akurat z naszej strony. Ale poza tym mieliśmy tak zwane przejście fast track, czyli nie musieliśmy czekać w standardowej kolejce przy odbiorze biletów i nadaniu bagaży, ani nawet przy kontroli bezpieczeństwa. Za nią na wszystkich czekał salonik biznesowy, zarezerwowany tylko dla nas, a w nim takie oto specjały. Chociaż niektórzy nie do końca sobie z nimi radzili. Czyli ten tak nie robi, wiecie o tym? Jak nie? Się jak barze, tak się robi. Aha. No, ale ciężko idzie, wiesz, opornie. Zaraz przewróci. Okay. Inni z kolei, a za dobrze. A ile co do tej jednej szklanki? Po godzince przyjemnego oczekiwania podjechały po nas Mercedesy, które zabrały wszystkich na pokład samolotu. Pogoniłem Filipa. A ty nie miałeś jednak nagrać tam? No miałem, ale mi się Paweł wpierdzielił na miejsce i pojechali, bo już nie było miejsca w innych tych kursach. Pytasz, gdzie jestem? Obok ciebie. Teraz już tylko około 2 godzin w powietrzu i będziemy na miejscu. Przypominamy o obowiązującym zakazie palenia, który dotyczy również kabin osób elektronicznych. Dziękujemy. Stary niedźwiedź mocno śpi. Nie
Niech będzie chwała i cześć pieniądzom. Po wylądowaniu w Turcji i przeprawach na lotnisku jeszcze tylko 20 minut jazdy busem i oto przed nami on. Hotel Sherwood Resorts. Pięciogwiazdkowy obiekt, w którym, wierzcie mi, przez tydzień pobytu jest ze spokojem co robić. Nie trzeba się ruszać z miejsca, chociaż my i tak to zrobiliśmy. Masa atrakcji, a w tym aquapark, skutery wodne, beach bary, korty tenisowe, kręgle, siłownia i wiele innych. Ale na to jeszcze przyjdzie czas, także oglądaj koniecznie do końca. Natomiast ten wyjazd nie był tylko i wyłącznie wyjazdem wakacyjnym. Głównym i kluczowym elementem były spotkania na sali, gdzie prowadzący odsłaniali kolejne tajniki tradingu osobom tutaj obecnym. A wisienką na torcie będzie sposób na uzyskanie zewnętrznego kapitału wielkości nawet 200 tysięcy dolarów. A jak ci się podoba ten motyw z zewnętrznym kapitałem? No bardzo. Bo to jest coś, co wiele osób na to czekało i przyjechało w ogóle. Znaczy na coś, żeśmy nowego czekali, no. I jak to jest to, to tak. Fajny temat, naprawdę. Nie chcę mówić to wprost, ale to jest coś, co zmienia całkowicie sytuację tradera. Presji nie masz? Nie ma presji żadnej. Nie ma żadnej presji, nie ma, że inaczej. Emocje są inne, no. Czy wejdzie ci trade, czy nie wejdzie trade, ale nawet jak nie wejdzie trade, to jesteś zabezpieczony odpowiednio. Bo tutaj już pytałem przed chwilą, to wiadomość, że ludzie tego nie testowali, a ty już testowałeś, także... Tak jest, dokładnie tak, także i... A jest to coś, co realizujesz? Zdecydowanie. No i jak tego, tam? To się faktycznie sprawdza? Zajebiście skuteczne jest. Teraz jeszcze Paweł przedstawił taki upgrade. Będzie sieka? Jest dobrze, powiem tak, jest dobrze. Dobrze, to smacznej herbatki. Dziękuję, właśnie skończyłem. Po zajęciach czas na tak zwany plażing. Ireneusz, jak ci się podoba wyjazd na ten moment? No dopiero się rozpoczyna. Do której żeś balował wczoraj? Kulturalnie do godziny 12 i wróciłem grzecznie do domu. Ponieważ wszyscy byli tak zaangażowani w realizację projektu camp tradingowego, że powiedzieli, że idą do domu, żeby się wyspać. Idziemy na plażę zobaczyć, a później pewnie będziecie mieli jakiegoś szota z baru. W sensie nie takiego do wypicia, tylko szota na zasadzie będziecie ja już tam wiedzieć, do baru poszedł. Zobaczycie, co tu się dzieje. A wizja wygląda tak. Widzę, wygląda bardzo ciekawe. Raz, dwa, trzy! Nice! Poszło. Jak ci się podoba wyjazd? Bardzo mi się podoba wyjazd, jest super. Po kolacji na co idziemy? Na kręgle idziemy. Biorąc pod uwagę tempo jednego drinka na pół godziny, około północy te nagrania wyglądałyby zupełnie inaczej. On kłamie w ogóle, jeden drink na pół godziny. My jesteśmy na wyjeździe, przypominam, szkoleniowym. Fu! Nie robimy jak żadnych szkoleń. Pół godziny. Nie robimy żadnych szkoleń. Czemu robisz szkolenia, skoro zarabiasz na rynku? Bo lubię zarabiać na szkoleniach. Bo lubię dodatkowo zarabiać na szkolenia, proste no. No tak, no model biznesowy normalnie. A wieczorem skorzystamy z udogodnień hotelu. Po kręglach stwierdziliśmy, że rzucimy okiem, co ciekawego dzieje się przy plażowym barze. Groźna mina. Groźna? Groźna. Przed żoną czy przed kim? Nie, taka skurwiona. Dobra, skurwiona mina. Dobrze. Rób groźną minę. Groźną, a nie pijaną. Groźną? A, super. Groźną minę. Groźna mina. Groźna mina. Groźna mina. Jestem ja. Nikt zbytnio nie chciał tańczyć. Żartuję, tak naprawdę wyglądało to dokładnie w ten sposób. Zenek Martyniuk! Dajcie Zenka! Zenka! Mocni tople! Następnego dnia ruszyliśmy na miasto po trochę sprzętu, bo okazało się, że zabrakło nam paru elementów do nagrywek. Dobra, lecimy na zakupy. Trzeba parę
tematów kupić, żeby było później czym kamerować. To już się kameruje! I powrót na salę, żeby dowiedzieć się kolejnych triggingowych rzeczy. Potem ładowanie energii na kolacji i zobaczymy standardowo, co dzieje się na plaży. Eryk, spóźniliśmy się na autobus. O, biegniemy. Tego wieczoru klimat był wyjątkowo spokojny, a z kolei u sąsiadów wyglądało, że impreza trwa w najlepsze. Stwierdziliśmy więc, że zobaczymy, czy uda się tam dostać. Yeah? Aj. You talking to me? Yeah. I'm here with Kolek, just for a minute. This one. Just for a minute. Okej. Okay. Nie łyknęli tego, nie. Ja mówię tylko na chwilę, nie? No. Z kolegą do pokoju. On co? Teraz zorientowałem się, jak to słabo brzmi. Po nieudanej próbie wróciliśmy do siebie, gadaliśmy do późna i snuliśmy plany na nadchodzące dni. Ale o tym już w kolejnych odcinkach. Jeszcze all inclusive, darmowy alkohol, darmowy alkohol. Bo nie mam chyba nic więcej do powiedzenia. Do białego rana. Tej nocy nikt nie uśnie. Pokaż swoje ulubione ćwiczenie. Proszę przedłużyć tą imprezę do jutra, ponieważ się nie wytańczyłem.